na kolejnej sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne. I otwieram 28. sesję Rady Dzielnicy 12. Z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołów 26 i 27 sesji Rady Dzielnicy 12. Punktów mamy od A do P, może pokrótce przedstawię. W sprawie listy rankingowej, punkt A w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych, punkt B w sprawie rozdysponowania środków na rok 2013, punkt C dotyczy wsparcia działań Podgórskiej Biblioteki Publicznej, punkt D w sprawie delegowania radnych w miesiącu grudniu, punkt E w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu, punkt E w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu również, punkt G w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w Parku Linii Benedy. Punkt H korekta uchwały nr 329 2012 roku projekt Komisji Sportu. Punkt I w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego. Punkt J w sprawie opinii warunków dla zamierzenia inwestycyjnego, to są dwa, przy Parku Wierzmanowskich. Punkt K w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Jasińskiego. Punkt L w sprawie opinii warunków dla zamierzenia pod nazwą budynków podwórze w Rachmicach przy ulicy Gierzanowskiej. Punkt E w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jerzmanowskiego. Punkt E w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013. Punkt M w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013. Punkt O w sprawie projektu oświetlenia Parku Aleksandry, projekt zarządu. Punkt B w sprawie trybu realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach zadań powierzonych, projekt zarządu. Czy ktoś z Państwa, grupa radnych, chciałam prosić jakieś do porządku obrad uchwały. Już moment, miejsce był pierwszy, proszę bardzo. Przedbudowy się zmienić projekt grupy radnych dotyczący przedbudowy się gracza w ulicy Teli. Punkty P, no, Księga 4. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, nawet poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Wiadomo, że ona wprowadziła do porządku obrad. W imieniu grupy radnych proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo wysoko się poddaję pod głosowanie o wprowadzenie tego do porządku obrad. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada wprowadziła projekt w sprawie przedłużenia umowy najmu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w imieniu grupy radnych Radosimia chciałbym przedłożyć Radzie projekt uchwały dotyczący wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie zaproszonego księdza Czarnego do prezydenta miasta Krakowa. Punkt OPS. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, że jeszcze go poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada wprowadziła to do porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, również w imieniu grupy radnej chciałbym wprowadzić pod obrady projekt uchwały dotyczący zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie. Zmiany. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Chciałam prosić tam w ramach tych poprawek o wyraźnie komunikacji, autobus 163 jeździł po tej trasie, którą mamy w tej chwili. Tak, poprawki będą, kiedy będziemy procedować projekt uchwały. Teraz jest tylko wprowadzenie. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, kto jest za wprowadzeniem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada wprowadziła projekt uchwały w sprawie zmian komunikacji miejskiej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządkowe? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Komisji. Uchwał Komisji Architektury. Pierwsza to jest wydział 381 przez 386 i 351 przez 385 razem 55 podwórze. Tak. Uchwała druga. Możliwości zbycia działek 92 obręb 104 podwórze powierzchni 0204 hektara przy ulicy Pułanki. Pułanki jest druga. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tych sprawach? A pierwsza też dotyczy Pułanki. Nie, druga dotyczy Jeżmanowskiego. Jeżmanowskiego. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, że to już chyba głosuje wprowadzenie najpierw pierwszej uchwały i Jeżmanowskiego. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał? Nie widzę. Głosujemy również Pułanki. Kto jest za wprowadzeniem ulicy Pułanki? Osiemnaście. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A jedna dodatka, czyli jest na tym. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym ja zapomniałem Państwa wskazać. Witam Panie przedstawicielu Stańczyka. Witam również Pana w portalu Wrogocin 24. W związku z tym, że miałem tu pytanie do Pana z portalu Wrogocin 24, pojawiało się tu w Radzie. Czy Pan jest autorem tej strony i odpowiedzialny za tą stronę, tak? Znaczy, jest Pan moderatorem wpisów i tak dalej? Bo pojawiły się wątpliwości, czy te wpisy są zgodne z prawem, czy nie. Znaczy, nie chodzi o samą treść Pana, że Pan nie zrozumiał, o samą treść Pana, tylko natomiast wpisy, komentarze mieszkańców pojawiły się. Czy moderator bierze odpowiedzialność, mam rozumieć, za no, całą stronę również z pisami? Za wpisy? No nie. No ktoś moderuje, prawda, wpisy. No jeżeli są przeszłe sprawy, no to ktoś powinien jednak to w jakiś sens... Nie, oczywiście, że są... No, tylko tyle. No ja odnoszę się jak długo. Dobra, dziękuję bardzo Panu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 26 i 27 sesji. Od razu mówię, że jest tam błąd, ja tam jestem podpisany na... W protokole z 27 sesji tam zastępca przewodniczącego nie został skorygowany, ja się podpisałem. Mamy wprowadzić przewodniczący. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w sprawie protokołu z 26 sesji? Nie widzę, kto pierwszego poddaje to głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 26 sesji. I głosujemy teraz protokół z 27 sesji. Ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z 27 sesji? Nie widzę, do którego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 27 sesji? 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 26 i 7 sesji Rady.